Cześć, witam Was na moim kanale Ciekawe. No właśnie, Ciekawe. Wracamy do sprawy Amandy Knox. Tą sprawę również skróciłam, ponieważ chcę wam, Was zainteresować daną sprawą, ale też, żebyście trochę sami poszukali, po poszperali po internecie. Jeśli uda mi się Was zaciekawić, więc zaczynam. W 2011 oboje zostali uniewinieni, Amanda z rodziną wraca do Seattle. Kończy szkołę, pracuje, no i co się dzieje? Jest 26 marca 2013 roku. Sąd włoski unieważnia wyrok uniewinniający. Dlaczego? Dlatego, że są niejasności z materiałami dowodowymi. Śledztwo zostaje wznowione. W 2014 Amanda zostaje w Seattle, Rafael jest na miejscu. Zapada wyrok skazujący, taki trochę dziwny. 28,5 roku więzienia dla Amandy, Rafael 25 lat, on dostał mniej, bo ona składała fałszywe zeznania i wyrobiła swojego szefa. Obrońcy jak poprzednio składają odwołanie od wyroku, w 2015 zapada ostateczny wyrok uniewinniający Amandę oraz Rafaela. Po czterech bądź pięciu latach Amanda po raz pierwszy jedzie do Włoch na Festiwal Sprawiedliwości Karnej, no i opowiada, co przeżyła w więzieniu, jaką wielką gehenę. Amanda wywalczyła odszkodowanie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Rudy odbywać swoją karę będzie aż do 2024 roku. Rafael pracuje we Włoszech jako informatyk, a Amanda w 2019-29 lutego wyszła za mąż. Oczywiście cała ta sprawa była bardzo medialna. W internecie można znaleźć nagrania z procesów. W źródłach podsyłam Wam filmik z rewizji domu Rafaela. Jest oczywiście po włosku, ale warto obejrzeć. W tym podcaście to by było już na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Mile widziane łapki w górę, może nowe słupy. Dziękuję, do usłyszenia.